Cześć. To historia Bajwłoch. Będziemy się bawić w taką serię historycznie, turystycznie, czyli co można zwiedzić na przykład w takiej Warszawie. Kolejnym punktem, już szóstym, który należy zwiedzić w Warszawie będąc w stolicy, jest Belweder. Belweder to jest generalnie cały zespół Pałacowo parkowy to nie jest tylko jeden budynek, jak to się zwykle mawiać, i jest to część łazienek królewskich, o którym mówiłem zresztą wcześniej. Ten Belweder, ten pałac belwederski jest oczywiście zbudowany w stylu klasycystycznym w latach 1819-22 i on został sprzedany królestwu polskiemu oczywiście, rządowi Królestwa polskiego, ale z przeznaczeniem na siedzibę wielkiego księcia Konstantego. Mieszkał w nim aż do wybuchu powstania listopadowego i w tym czasie kilkukrotnie koncertował tam chociażby Fryderyk. Chopin eee, w noc listopadową podczas ataku na Belweder, czyli z 29 listopada na 30 listopada powstańcom nie udało się ująć tego wielkiego księcia, który się po prostu ukrył albo zbiegł. Niektóre teorie twierdzą, że zbiegł w przebraniu kobiety. Po opadku powstania Belweder wraz z łazienkami pełnił funkcję rezydencji carskiej. Ale w jednej z sal tego wielkiego pałacu urządzono taką kaplicę prawosławną, no bo wiadomo, Rosjanie to prawosławie i tak dalej. A na lato do Belwederu wraz z całą rodziną przenosił się namiestnik króla Polskiego, czyli ten brutalny Iwan Paskiewicz, ten od tej Nocy Paskiewiczowskiej, co pewnie kojarzycie z moich lekcji. W czasie e, I Wojny Światowej e, w latach właściwie 1915-18 w pałacu mieszkał generał gubernator warszawski, czyli Hans Hartwig von Besseler, czyli ten gość, którego tutaj zresztą widzimy. Pałac od 1918 do 1922 roku, dokładnie to do 13 grudnia, stanowił siedzibę naczelnika państwa, czyli Józefa Piłsudskiego. A po 14 grudnia e, był, stanowił on siedzibę kolejnych prezydentów, czyli Gabriela Narutowicza i Stanisława Wojciechowskiego. Po zamachu ma w roku 1926 do Belwederu wrócił Józef Piłsudski i mieszkał tam aż do śmierci, czyli do 1935 roku. E, w 1939 roku, a dokładnie to w 5 października, podczas swojej wizyty e, w okupowanej Warszawie, Belweder odwiedził Hitler. E, pod, oczywiście defiladzie zwycięstwa e, oddziałów niemieckich na alejach ujazdowskich. Wódz III Rzeszy zwiedził również gabinet Józefa Piłsudskiego. Ja przypomnę tylko, że Hitler naprawdę darzył wielkim szacunkiem Piłsudskiego, więc to tutaj należy pamiętać. W późniejszym okresie czasu, oczywiście w trakcie II wojny, Belweder stał się warszawską rezydencją generalnego gubernatora, czyli Hansa Franka. O nim też pamiętamy, bo był to kawał skurczybyka. Następnie, po upadku powstania warszawskiego w 1944 roku Niemcy wywiercili w murach Dziury na dynamit, ponieważ chcieli ten Belweder wysadzić w powietrze, ale nie starczyło im czasu, czyli Belweder przetrwał. Podobnie nie zdążyli wysadzić powietrze pałacu na wyspie, czyli tego, który jest w Łazienkach Królewskich. W 1945 roku Belweder stał się siedzibą Biura Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej, a jej przewodniczącym wtedy był nie kto inny jak Bolesław Bierut. Następnie od 1952 roku stanowił on siedzibę i tutaj już nie będzie pierwszego sekretarza, tylko przewodniczącego Rady Państwa. I tam rezydowali m.in. Edward Ochab, Józef Cyrankiewicz czy na końcu już Wojciech Jaruzelski. Pierwsi sekretarze mieli różne upodobania, mieszkali w różnych miejscach, często budując sobie coś nowego, kupując coś. Generalnie no, pałac był zarezerwany dla Rady Państwa, dla przewodniczącego Rady Państwa. W 1989 roku, kiedy Jaruzelski zostaje prezydentem, został on w tym Belwederze, a od 1990 roku siedzibą Belweder stał się siedzibą nowego prezydenta Lecha Wałęsy, który w 1994 roku podjął decyzję o przeniesieniu siedziby prezydenta do Pałacu Rady Ministrów. A w latach bardziej nam współczesnych, bo 2010-15, w belwederze mieszkał prezydent Bronisław Komorowski, a aktualnie belweder zarządzany jest przez kancelarię prezydenta Rzeczypospolitej. I to był kolejny punkcik, który możemy zwiedzić sobie w Warszawie. Idziemy w kolejnym odcinku do Wilanowa.